Witamy Was w najnowszym, najświeższym odcinku Waszego ulubionego podcastu, czyli Neurofiki. I dzisiaj będziemy mówili o tym, jak brak ruchu robi z Ciebie dzbana. I oczywiście mówimy to my, Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Dawno się nie widzieliśmy. To tak. Jest to. Słuchajcie, minął tydzień, tak? Bo oczywiście wiecie, że te podcasty są w środę o godzinie 19:00. Wjeżdżaj sobie na YouTube, wjeżdżaj sobie na Spotify, Apple Podcast i inne aplikacje, których do tej pory nie kojarzę. Jakby nie wiem, jakie są jeszcze, aczkolwiek to ostatnio stałeś się posiadaczem Androida, więc zapewne znasz. Dalej mam Spotify. Dalej masz Spotify, dobra. Okej, okay, niech będzie i tak. Nic się tutaj nie zmieniło. Dobra, bo wiem, że tam są jakieś dziwne, ale nie rozmawiamy o tym. Okej, okay, są takie rzeczy, jakieś Google podcasty i tak dalej. Dobra. Mówiliśmy sobie we wcześniejszych odcinkach, bo pewnie zauważyliście, że ten sezon jest dotyczy tego, co tak naprawdę sprawia, że my jesteśmy dzbanami bardzo często i że nasza zadaniowość spada i że mamy bardzo mocno obciążający układ nerwowy. No i oczywiście było trochę o tematyce jakby neurotreningu, bo był Marek Kuś w podcaście numer 2 tak drugiego sezonu, czyli tak naprawdę w 12 podcaście. Mówiliśmy sobie dodatkowo też o medytacji. Mówiliśmy sobie o treningu oddechowym, mówiliśmy o urazach i bliznach. Czy cały czas wszystko w temacie ruchu się też tak kręciło? Tak, jest dokładnie, ale jakby to jest temat, którym zajmujemy się na co dzień. Tak, bo to są rzeczy super ważne, tak? Bo nawet jak my prowadzimy sobie wywiad z pacjentem, to właśnie ta aktywność, te pytanie jest bardzo ważne, tak? Ono chyba w naszej karcie zaraz po PESEL-u, jak też będę, jest imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia. Tam jest jakaś aktywność hobby. Aktywność hobby. I po co to jest? A to jest super ważne w kontekście tego, jakie choroby nas dotyczą, bo wiadomo, że na przykład jesteśmy zawodowymi, no nie wiem, powiedzmy piłkarzami albo mamy skoczkami i tak dalej, no to jakieś problemy nas dotyczą częściej, jakieś problemy nas dotyczą rzadziej. Więc to jest ważne. Też niektórym specjalistom to służy do udzielania takich złotych rad. Tak, proszę się ruszać. Proszę się ruszać. Biegam. Ale ja w ogóle biegam, jeżdżę na rowerze, no uprawiam triatlon. Mniej. Trochę mniej się trzeba ruszać. A jak ktoś powie, że się nie rusza, a trzeba się ruszać. To jest dobre, bo jak już wiemy o pacjencie, bardzo dużo lekarzy tak działa i niestety też wielu terapeutów. Wiesz co, o kurde, ostatnio trochę zasmuciłem się, bo przyszła do mnie mama z młodą dziewczynką na terapię i jakby pytam się jakby, skąd ten pomysł, żeby przyjść do mnie i tak dalej. No i jakby tematyka była taka, że kiedyś miała jakby taki uraz. W sumie to nie miała żadnych problemów teraz. Tak de facto. Jakby czuła się nieźle. Okay. Trochę jakieś bóle głowy się pojawiały, ale powiedzmy to było... Nic wymagającego takiej... Tej intensywnej jakby diagnostyki od razu, jakby się mogło wydawać. Ale akcja była taka, że kiedyś ktoś tam ją popchnął, jakaś koleżanka w klasie, jak dobrze pamiętam. Coś tam w szkole się działo. No i bolały plecy. Zrobiły sobie jakby badanie RTG. No i wyszło, że ma jakiś kręgosłup niewielki, no nie? Znaczy on oczywiście mógł być wcześniej, mógł też się wtedy pojawić. A co było ciekawe, ale one przyszły w kontekście tego, czy ona będzie mogła jeździć konno. Bo po prostu to jest jakby jej takie mini marzenie, jest w szkole muzycznej i tak dalej, to jest fajne. Okay. I tak naprawdę z racji tego, że ten kręgosłup gdzie wyszedł, no to jakby w szkole właśnie jeździeckiej powiedzieli, że no musi iść do terapeuty, który zaświadczy o tym, że jest spoko i wtedy jakby może sobie jeździć. No ale dopóki jakby ktoś nie powie, że nie, a tym bardziej, że był wcześniejszego osteopaty, uwaga, co było ciekawe, ja bardzo lubię osteopatów, żeby nie było, że teraz jakby jeżdżę na osteopatów, ale to mógł być każdy inny terapeuta, akurat się trafia, że był osteopatą, który powiedział, że już takie ekstremalne aktywności dla niej odpadają. Ona ma 14 lat. To jest ekstremalna aktywność. Po pierwsze chyba nie jest, a po drugie tam tutaj jakby kręgosmyk i teraz cały czas wiesz, jakby kompresje i tak dalej. To moim zdaniem to nawet lepiej. Ja właśnie też powiedziałem, że będzie spoko, ale wiesz co, to było fajne, dlatego że się okazało, tam wyszły różne kwiatki. Wyszło po prostu tak, że ona tej aktywności teraz ma troszeczkę mniej, bo jest w szkole muzycznej i tak dalej. Dodatkowo jeszcze wyszło nam z takich ciekawych rzeczy, że miała ciekawy urazek, była dzieckiem i rzeczywiście to był niezły pomysł, bo miała bardzo duży problem z mięśniami brzucha, w ogóle ze stabilizacji zero się okazało później w trakcie, więc to fajnie, że ta szkoła, wiesz, powiedziała, że może pauza, może niech coś to sprawi. Ale no jakby trochę byłem taki zażenowany tym podejściem, że 14 lat już 19 konno nie pojeździ. No jakby zabierasz marzenia, po prostu ludziom oni mają 14 lat i się dowiedziała, że nigdy nie pojeździ na koniku. No. Ja mam takie osobiste doświadczenia. Akurat nie chodziło o konie, bo jakoś nigdy mnie w stronę tego sportu nie ciągnęło, ale
Przed, no bo ja oczywiście w swoim życiu też miałem taką dużą pauzę w aktywności jakiejkolwiek, a to jeszcze może sobie o tym też później powiemy, bo to akurat mnie mocno przyzbaniło, ale wcześniej jak byłem gdzieś tak na przełomie początku liceum mniej więcej, no to tak pomyślałem sobie, już tam koledzy zaczęli gdzieś tam chodzić na siłownię, a pomyślałem, że może byłoby spoko, no ale problem polegał na tym, że miałem astmę, teoretycznie, no bo jakby ona została stwierdzona na podstawie tego, że pamiętam, jak byłem wtedy u lekarza z rodzicami i powiedziałem, trochę. Że nie świszczałem, ja po prostu powiedziałem, że tak czasami mnie tak tutaj trochę gniecie i tak czasami mi trochę duszno. Astma. Serio? Tak. Tego tyle? Mhm. Nic więcej? No. Żadnych badań tutaj? O, słuchacie chociaż? Nie pamiętam. Okay, być dobra. Może, ale tutaj nie chciałbym skłamać. Znaczy na podstawie osłuchania powiedzieć astma to też jest jakby taki, wiesz, mocno naciągany. Trochę tak. No, trochę może powinno być więcej. Nie? Powinno być więcej. Jakieś próba wysiłkowa czy coś? Tak, ja później zresztą też jeszcze wylądowałem u pulmonologa. O, chyba innego. To oczywiście tam miałem robioną spirometrię i inne badania. Spirometria była, się okazuje, ok. Później w związku z tym w ogóle też miałem trudności z wojskiem. Bo byłem tym ostatnim rocznikiem, który miał jeszcze tą obowiązkową służbę wojskową. Ja, tak. Nie. A obowiązkową. Tak. Ale trzeba było mi się troszeczkę. Ja też jeszcze miałem te badania, wszystkie po tobie, jestem rok młodszy. No to tak, to mój był ostatni obowiązkowy. Ale się też miał. No, albo to później. Nie wiem. Ona była obowiązkowa, ale coś takiego było, że ja wiem, że był jakieś tam przejście. Mój rok był ostatni. Dobra. Taki, który gdzieś tam później było to przejście. No i w związku z tym też się okazuje, że zamiast mi wpisać no to dostałem odroczenie w związku z tą astmą. I to też jest ciekawe, bo odroczenie na 12 miesięcy, czyli za rok mogę nie mieć tej astmy. Czyli takie, no wiesz, znowu ciekawe dywagacje. Ale w wojsku wiedzieli lepiej, mówię, ta astma, jasne, wiadomo, jak której wiesz. No właśnie, oni tak do tego podeszli i wysłali mnie do pulmonologa takiego wojskowego. No też obejrzał spirometrię, powiedział, proszę pana, z taką spirometrią to w ogóle bierzemy do komandosu. Ja mówię, świetnie, to proszę, chcę literkę tą A i się więcej nie widzimy. On, no nie, bo może pan stracić przytomność na poligonie. Ja tak myślę, ale przed chwilą mi powiedział, że spoko, nie? O co chodzi? Ja mówię, ale panie doktorze, szczerze mówiąc, ja w ogóle nigdy nie będę w tym wojsku. Ja idę na studia i w ogóle no nie ma szans, nie? A poza tym no pan wie, że za rok się kończy to ten obowiązkowy. On, a może pan mnie oszuka? Może pan tylko chce ode mnie to A po to, żeby nie pójść na studia i pójść do wojska? Ja tak myślę, no tak, to jest moje marzenie od zawsze. Ale mogę takie osoby. Tak, wiesz, także rozumiem, mogło tak być. Może ktoś z astmą chciałby jednak pójść do wojska. Dokładnie. I to mu utrudniało sprawę, no więc mi akurat nie. No ale to już jakby tutaj byłem przez kilku lekarzy taki hamowany, że tak w tym moim stanie, w związku z tą astmą, to raczej się nie powinienem ruszać. No i też zrobiłem sobie tak na własną rękę taki eksperyment, no bo jako, że w tym wieku raczej się człowiek sugeruje tym, że coś robią koledzy, no to w sumie też byłoby fajnie. No więc poszedłem sobie na tą siłownię i zacząłem jeszcze pływać. I to tak, nie wiem, no na siłownię ze 3 razy w tygodniu, na basen ze 2 razy w tygodniu. Wydaje mi się, że wtedy to dosyć intensywnie. Klasyka, ruch od poniedziałku do piątku, weekend wolny, tak, chipsy. Dokładnie. O, chipsy, tak. I później no liceum, to tam jeszcze wiadomo. Jakieś winko i te sprawy, nie? Więc po tym poszedłem do pulmonologa na wizytę na za pół roku. No i ona się tam pyta w ogóle, jak się czuję. Ja mówię, że w ogóle kapitalnie. No. Ona, a jak te leki? Mówię, bo dostałem takie leki, które miałem brać cały czas i jedne takie tylko jak dostanę ataku. No ja mówię, no tych, co dostałem ataku, to w ogóle nie brałem od pół roku. No o, to niesamowite, a co się wydarzyło? Mówię, nie, no chyba nic się nie wydarzyło takiego. Mm-hmm. Ale mówię, a co z jakimś takim sportem, bo ja bym chciał sobie tam pochodzić na basen. Ona, jaki basen? Przecież może pan się utopić z astmą, jak dostanie pan ataku duszności. Tak myślę, nic jej nie powiedziałem, że już od pół roku chodzę na basen. No i mówię, to może chociaż na siłownię. Ona, broń Boże, dostanie pan ataku, sobie pan coś ciężkiego upuści na głowę. Absolutnie nie. A ja mówię, to jakie ja mogę sporty uprawiać? Ona, spacery na przykład. No kurde, ale wiesz co, i na przykład zobacz, wtedy tutaj ten osteopata tej dziewczynie też powiedział, że
Znaczy ja tak nie będę jakoś specjalnie wiesz, jakby za dużo mówił, bo jesteśmy w trakcie terapeutyzowania się dopiero, no nie? Więc jak zrobimy sobie danie, no będzie dziwne konno, to pewnie zapowiadam trochę więcej. Natomiast zobacz, jesteś aktywną osobą, która wcześniej na przykład ćwiczyła rzeczy typu capoeira, tańce, a potem dostaje takie ćwiczenia, żeby sobie tam wiesz, brzuszek pomobilizować, łopatkę prosiągnąć, że to jest żart. To jest degradacja ruchowa. No niech bym powiedział 14-letnie czy nie. Wiesz co, nie, jakby aktywność jakaś, no z koleżankami się pochodzę po co ruchu, no przecież mi jak żart. No kurde, jak wiesz, ćwiczysz po prostu capoeirę, mega aktywność, no nie? A później po prostu ktoś ci mówi, że nie, to jakieś wiesz, ćwiczenia w podporze i tak dalej. No przecież to jest, kto lubi takie ćwiczenia fizjoterapeutyczne? No przecież to jest jakiś żart. Nie ma takich osób. No nie. Tak, więc teraz mam nadzieję, że jak słuchają to osoby, które dają taki zestaw ćwiczeń typu kartka A4 i na początku były korzenie nadgarstków, potem wiesz stopy, tak, a później tutaj napinamy brzuch, a później uśniemy jedną nogę, no to przecież to jest żart. Znaczy ja też jestem zawsze za tym, że jeśli coś się komuś zaleca, to najpierw wypadałoby też to chociaż zobaczyć jak to jest. I tak. Jeśli ktoś, kto to zaleca, naprawdę lubi to robić, to ja w ogóle będę pełen podziwu. No, przecież to jest najnudniejsze na świecie. Po prostu patrzysz na coś takiego, zaczynasz to robić i już masz wrażenie straconego czasu. No, na przykład tak samo ja bardzo rzadko pokazuję. Naprawdę to musi być osoby, bo naprawdę albo mega duży problem, albo takie osoby, wiesz, 70+, że pokazuje jakieś ćwiczenia z gumami na rotatory, no nie? Ale już jakieś, wiesz, ja bardzo lubię w podporze, wiesz, takie czworokowania tutaj, przynoszenie ciężaru i tak dalej. Jakieś lokomocje i tak dalej. No, nie, to jest fajne, oczywiście, tak, to w podporze, no wiadomo, ja że tam mówię, dużo można zrobić, ale niech to nie będą jakieś takie ćwiczenia wyizolowane i takie w ogóle dobrane tak z czapy, nie? Tak, ja też do pacjentów mówię, ja pani pokażę na brzuch, co ja robię, tak? I pacjent mówi, o, pan tak ćwiczy, no nie? I wiesz, ja mam lat tam 31, oni mają lat... No to mi 70, no nie? I mówię, kurde, no to ja będę robił te same ćwiczenia, co pan Patryk, będzie super przecież. No i pokazuję im te rzeczy, ty wiesz, to po prostu zrobił coś krócej, no nie? No ale nadawania komuś takich, wiesz, ćwiczeń, kiedy ćwiczka purera, potem masz po prostu podnosić miedniczkę do góry, no to... Albo robić pół przysiady przy drabince. Robić pół przysiady w drabinkach, no zabawne to jest. Więc... Słabowite, no bo tak, ani z tego frajdy. No i w sumie poprawy funkcji, tak, no nie, robienie takich rzeczy sprawia, że lepiej robisz te ćwiczenia w sumie. Tak, tak, ale to się może nie przekłada specjalnie na życie. Natomiast, i mam nadzieję, że po prostu my sobie zrobimy terapię, on sobie wróci na konie i w ogóle ja też jakby, to też fajnie mi się podobała ta terapia pod kątem jakby takiej rozmowy, bo mówię, kurde, wysoka purera, jakby nie wiem, sztuki walki, coś fajnego takiego. I jesteś w szkole muzycznej, no to fajnie jakby była taka aktywność, jakby, która będzie angażowała całe ciało, tak? Mm-hmm. No wiadomo, że jakby będąc, bo na wiolonczeli będziesz grała, to zrobisz sobie tam różne krzywdy, to będziesz dużo siedziała w jednej pozycji, to nie jest specjalnie dobre dla ciała. Oczywiście są z tego inne bonusy, a no to fajnie jakby taka aktywność była. O, ma capoeirę, sztuki walki, tam się skacze i tak dalej, no właśnie o to chodzi, tak ma 14 lat. I po prostu się, trudno, wiesz, jak się przemęczy, no to tam po prostu poleży jeden dzień, nic się nie stanie, tak? I potem wróci i znowu będzie ćwiczyła. Bez przesady, wiesz, 14 lat, trzeba tam cisnąć ją. No tak, ale to też, może ktoś ma takie mylne pojęcia o tym, jak wyglądają takie treningi też sztuk walki, bo to przecież nie jest taki wchędosz, że masz półtorej godziny, wchodzisz i po prostu od wejścia i w klatce łomot, się ładujesz. Łomot. I się tam napierniczasz się półtorej godziny i wychodzisz, nie? Tak, zlany potem i cię wynoszą w ogóle. Nie, to przecież dla dzieciaków, nie do tak powiedzmy nastoletniego, powiedzmy 18, 19, 20, do wzrostu kostnego, sztuki walki jako taki ogólnorozwojowy trening, judo, właśnie czy capoeira, no taki niby taniec, muzyka tutaj, sztuki walki, czy nawet jakieś karate, kyokushin, czy cokolwiek, no to super aktywności są. Świetne, boso sobie biegasz, spoko, ćwiczasz, rzucasz się na matę, to się tylko może przydać, no nie? Wiesz, potem jak upadać na snowboardzie i tak dalej, same plusy. Same plusy. Najpierw jakieś krzywdę zrobisz, to się obije twarz, no trudno. Fajnie potem trafiło ci powiedzieć, że ćwiczyło się tego typu rzeczy, żeby wiedział, że po prostu trzeba zrobić terapię w obrębie twarzy, no nie? Potem dostałeś kilka pięści albo kilka kopów w głowę, to jakby warto o tym wiedzieć. Mhm. No, a jeszcze fajnie Pro właśnie tip. Z tą dziewczyną, to ciekawe rzeczy powiem, bo tam się okazało, że ci ten brzuch miał wyhamowany i to był taki mega uraz, to też będzie dla ludzi, myślę, że istotne, a mega uraz właśnie, słuchaj, w obrębie nosa, kiedyś tam siostra przycisnęła po prostu do gresu, jak była tam, rok miała chyba tam i też przycisnęła ją tak konkretnie, aż wyłączyły odruchy pierwotne. O! No nie, to było fajne, że ona po prostu jak potem upadała, to nawet rączkami się nie podpierała, no nie, po prostu rączki do tyłu. O kurczę. No to tak było ciekawe. I sprawdziłem, akurat nie mówiłem tutaj jakby rodzicom, ale sprawdziliśmy sobie tam odruch dłoniowy, w ogóle bamińskiego i w ogóle wiesz, jakby wtedy wyłączyły się, ale teraz się wiesz, nasiliły. Z takich śmiesznych rzeczy, po uraz w nosie, no nie? Mhm. No i tylko w sumie tak naprawdę chyba tylko z tym nosem pracowaliśmy gdzieś tam z twarzą. No i myślę, że będzie fajnie. Może być.
No, więc tak to wyglądało. Natomiast jakby wracajmy sobie do tematu, bo jest o aktywności i oczywiście my nie będziemy promować w sumie żadnej aktywności specjalnej, bo mi się wydaje, że ludzie są z natury tacy multisportowi. Nawet jak myślą, że nie są, to jakby są. No tak. O co chodzi? Bo jak na przykład ćwiczymy jedną aktywność, być może fajnie być specjalistą w czymś. Nasze ciało specjalnie tego nie lubi tak. za bardzo. Ja też tak myślę, że to trochę zależy od tego, co jest naszym celem, bo pewnie jeśli ktoś profesjonalnie myśli o sporcie i chce po prostu jechać na olimpiadę. Nie, to ten podcast nie dla zdobywać osób, nie, złoto, nie? No tak, ale to wtedy jakby oranie tego, że po prostu musisz być najlepszym pływakiem, no to jednak po prostu musisz wyrobić pewnie tysiące godzin w basenie, nie? Tak, wiesz co, ale jednocześnie jak sobie rozmawiam, miałem okazję, czy to z Markiem, czy w ogóle z naszymi znanymi trenerami motorycznymi, czy po prostu osobami, czy tam w ogóle z ekipą z treningu naturalnego. Czy z mów na to z ludźmi, którzy ćwiczą, to się okazało, że... Myślę, że trzeba to uzupełniać. Tak, i się okazało, że ktoś po prostu ćwiczy coś, no nie? I powiedzmy, wiadomo, że później im jesteś lepszy, to ten progres jest mniejszy. No co? Tak. I czasami właśnie rodzice, wiesz, cały czas o samo, ten trening, delikatne modyfikacje, mi powtórzeń, więcej czegoś, no nie? I potem się okazuje, że po prostu odpuścisz to, i zaczniesz trochę się interesować, wiesz, jakby inaczej, no nie? No pewnie. To się okazuje, że po prostu jakieś nowe szlaki sobie gdzieś tam w głowie wyrobiłeś i po prostu twój progres skoczył na maksa, jakby nie wiesz dlaczego, no nie? Jakby niedawno byłeś w stanie, nie wiem, pokonać taki dystans, a teraz się okazało, że nie wiem, wrzuciłeś sobie kompletnie jakiś trening, zajawka, zabawa, no nie? Jakieś poprawa mobilności, gdzieś tam poczucie flow i się okazuje, że po prostu... No tak jest. Zaszalałeś. No generalnie nie? Więc... tak, ja się z tym zgadzam 100%. Tak. Ale ja chciałem to powiedzieć, że bardzo ważne jest to, że mi się udało jakieś tam takie złote rady rzucić pacjentom, typu wiesz, ktoś jest takim powiedzmy amatorem, ale rzeczywiście robi tam już tych w miesiącu set kilometrów kilka i cały czas ma jakieś problemy. Mówię, słuchaj, wiesz co, może idź sobie na ściankę spinaczkową. Mówię, ale kiedy ja pójdę? Mówię, no nie, odpuść jeden trening biegania i po prostu idź na ściankę spinaczkową. No tak. No tak, ale będę się telegrafował. No nie wiem, to idź, zobacz, będzie fajnie, no nie? Jakby daj sobie na to miesiąc, no nie? Jakby odpuścisz kilka treningów, się nie stanie. I się okazało, że nie dość, że jakby poszedł, zaczął się angażować troszeczkę w inny sposób. To się okazało, że kontuzję, którą miała, trochę go, wiesz, spauzowała, zaczął mnie odczuwać i potem się okazało, że nawet jak zmniejszył ilość treningów i troszeczkę właśnie to ciało bodźcowało w inny sposób, to nie to, że nawet nie spadł w swoich osiągach, to jeszcze podniosły mu się trochę, no nie? No. I się okazało, że wcale tego dużo nie trzeba robić, no nie? Zgadza się. Tak. Ja akurat u siebie najgorsze osiągi w bieganiu miałem wtedy, kiedy biegałem najwięcej, bo nie robiłem też nic innego. No. I podejrzewam, że ta regeneracja też mogła być taka średnia w tym czasie. Tak. Mogło tak być, a dwa, że wiesz, nawet się mówi, że wtedy, nie wiem, trening, że bieganie fajnie, ale chcesz mieć mniej kontuzji, to może dorzucić jakieś elementy treningu siłowego, tak? Albo gdzieś tam elementy mobilności, co w sporcie zawodowym też się jakby odbywa tak naprawdę na wyższym poziomie. Bo gdzieś tam można spotkać cały czas, że nie wiem, zawodnicy NBA mają w ogóle jedne zajęcie jogi w tygodniu. Żeby tam pójść, wiesz, tutaj. Albo wiadomo, że na siłowni też spędzają trochę czasu, tak? Albo robią jakieś inne gry zespołowe. A wiadomo, że oczywiście mają trening koszykówki, no klasyka, tak? No tak, mają treningi ale to musi być faktycznie czymś uzupełnione. Bez przesady. Jakby ile też możesz robić? No nie, to się do wymiotów może cię doprowadzić, jak myślisz, cały czas to samo. Stąd ci najlepsi trenerzy to są takie, wiesz, kreatywne osoby, które cały czas są coś ciekawego ci w stanie wymyśleć. Więc to jest fajne. I jak na przykład jesteś osobami, które ćwiczą cały czas coś, co oczywiście jest na plus tak naprawdę dla przyłkanerwego, to może fajnie dorzucić jakby drugą aktywność. Bo się okazuje, że nasze ciało bardzo fajnie znosi takie właśnie obciążenie na różne sposoby, tak? Że nie dość, że na przykład ten trening raz jest w ogóle długi, no to innego dnia jest krótki, w ogóle jakby inne partie i w ogóle dotyczy czegoś innego, tylko oczywiście fajnie byłoby, żeby jak już się zabieramy za coś, to bym to miał jakiś cel, tak? Że nawet jak jest cel typu jakaś kreatywność ruchowa, poprawienie jakiejś kreatywności ruchowej, radzenie sobie w nowych sytuacjach, no to fajnie jakby taki ten cel był jakoś tam określony. Ale to też nie jest jakby do końca ważne, bo jakby nie będziemy mówić tutaj o treningu, bo też nie jesteśmy specjalistami z treningu, żeby nie było, ale my się całkiem dobrze znamy na tak zwanej spontanicznej aktywności ruchowej, którą w sumie zalecamy wszystkim. Dokładnie tak. Bo teraz ktoś może myśleć w kategoriach, ale przecież ja nie lubię biegać, albo Patryk mówił o ściance spinaczkowej, a u mnie na przykład w okolicy nie ma żadnej ścianki spinaczkowej. I nie lubię. Tak, więc teraz pogadamy sobie, znaczy szkoda, bo ścianka super, no i naprawdę można zrobić, jak na przykład ktoś nie lubi ćwiczyć rąk, moja żona, no nie lubi ćwiczyć rąk,
ale ścianka, jako wiesz, jakby zabawa, a to przy okazji przyjść ręce, tak? No to jest fajne. To jest fajne. Ale bo może coś innego jest nudne. Ketle podnosi, nie, to właśnie danie nudne. No to tak trzeba w jakiś ciekawy, kreatywny sposób. Tak, jest generalnie tak dużo różnych aktywności fizycznych do wyboru, że no teraz to nas ogranicza, no nie, no tylko fantazja chyba. I każdy sobie może wybrać coś takiego, co lubi. Dlatego też czasem jak pacjenci o to pytają, a jaka aktywność byłaby dla mnie najlepsza? Bo na przykład mają często na myśli to, że mają jakiś tam akurat problem, nie? I chcieliby sobie to poprawić, no i nie zepsuć się bardziej. No to jakby zawsze moje pierwsze pytanie jest takie, no, a jaką ty lubisz? No. Co ci się podoba, nie? No bo teraz też dać komuś tak, no wiesz co, no dla ciebie to definitywnie sztanga. A ktoś tak myśli sobie, nienawidzę tego, przecież to będę, no umrę z nudów na siłowni. Śmierdzi na siłowni, ja tego tak nie lubię, jestem spodzeni faceci i tak dalej. Nie? Tak, tak, tak. To i absolutnie nie. I na przykład wolałbym porobić coś innego. I się okazuje, że może to, co sobie tam wymyślił, jest naprawdę bardzo dobre. I raz, że sprawi trochę frajdy, i dwa, łatwo będzie w takiej aktywności fizycznej utrzymać jakąkolwiek ciągłość. Mhm. Jak damy komuś właśnie takie ćwiczenia z czapy, tak jak przed chwilą mówiliśmy, takie wiesz, kartka A4 i tak, rób tak, to i to, to ludzie to traktują, jakby to było za karę, nie? No muszę to odpękać, no bo gość powiedział, że bez tego to operacja. Mhm. No to trudno, to będę to robił, ale czy można mówić o tym, że to jest w ogóle jakaś frajda z tego? I prawdopodobnie jeśli dostanie te ćwiczenia na 4 tygodnie, jest duża szansa, że po drodze odpadnie z tego, ale nawet jeśli miałby je robić do jakiejś daty, to już założy się, że dzień później ich nie zrobi. Tak. Bo ich nienawidzi. Więc lepsze byłoby coś takiego, że ktoś się w to trochę wkręci i pomyśli, kurde, ale to jest fajne. No ale w ogóle jakby była taka sytuacja, że nie może doczekać następnego treningu, no, to już w ogóle jest wygrana, nie? Tak. I tak sobie myśli, kurde, ja myślałem, że w ogóle nie lubię sportu. Tak. I mówimy, no dobra, no może sportu nie lubisz, ale aktywność jakąś tam fizyczną możesz polubić, nie? Może się okaże, że jazda na rowerze jest po prostu super. Mhm. Fajnie, jak to by była taka aktywność niespecjalistyczna. Mhm. Bo na przykład, wiesz, jak jesteś osobą, która powiedzmy tylko gra w tenisa, no to jakby pewne kontuzje na ciebie tam gdzieś czekają, nie, prędzej czy później. Ale jest taka aktywność, która angażuje, bo to jakby to też jest, wiesz, jakby ruch jednostronny, jednostronno pracujesz mniej, no jak jesteś zawodowcem, no to prawdopodobnie już tak obciążysz troszeczkę lepiej to, ale jeśli tam zaczynasz sobie w to wchodzić, jesteś takim amatorem początkującym albo nawet trochę lepszym amatorem, to no to nie jest, są takie aktywności, które nie są specjalnie dobre. Na przykład byś stwierdził, że będę szermierzem, no nie? No więc fajnie jakby to była aktywność taka nakierowana na całe ciało, stąd wszystkie formy taneczne, super opcja, a wszystkie sztuki walki, petarda. Joga, spoczko. Joga, bardzo fajnie, że tam pilatesy, czy takie aktywności, no nie wiem, mogą być jakieś zumby, może być jakiś, wiesz, jakiś, że tam się i pracuje góra ciała, i dół ciała, i jest fajnie, tak? I to mi sprawia frajdę. Co tam jeszcze było? No oczywiście ścianka byłaby okej. Okay. Na przykład taki jazda konna, jako tylko jedyna aktywność fizyczna. No to też tak myślę, że tam warto byłoby coś takiego. Fajnie byłoby rzucić coś, no nie? Że nawet jak to będzie typu, idę sobie pokopię piłkę z chłopakami, czy powiesz, porzucam sobie coś takiego, czy właśnie pójdę sobie jakieś tańce, no to super, tak? Czy na sztuki walki. To było fajnie, jeżeli ta aktywność byłaby taka ogólna. Rower, no też fajnie, no nie? W tym rowerze, szczególnie jak tu z tam, wiesz, jak ostatnio byłem rano z chłopakami na MTB na szlaku, no to tam, wiesz, może być, że rower, fajnie, bo tam pracuje kolana i stopy, no nie, ten bioderek, ale po prostu taki wycisk mi ręce, po prostu, wiesz, wrzuciły. Wszystko pracuje, tam latało, nie? Po prostu wszystko. I się okazało, że kurde, w Warszawie bardzo fajne traski są do jeżdżenia. Zrobiliśmy kółeczko i już byłem taki, wiesz, spocony mocno. Aczkolwiek właśnie rower, mimo tego, że jest to jakby na całe ciało, to z kolei fajnie byłoby uzupełnić to czymś takim niekoniecznie, nazwijmy to izometryczne. Statycznym kręgosłupem może bardziej, no nie? Tak, bo tutaj jednak potrzebujesz utrzymywać cały czas no, spore napięcie i się wiesz, męczysz jadąc na rowerze, ale coś takiego może właśnie zupełnie w drugą stronę. Bardziej pod jakąś taką kreatywność ruchową, właśnie wielopłaszczyznowy ten ruch. Może w większych zakresach ruchu też, nie? Mhm. Tak, więc to jest fajne, żeby... Chciałbym tak naprawdę, żeby każdy w swoim życiu trafił na taką osobę, która podchodzi do ruchu kreatywnie i w ciekawy sposób jest kogoś w stanie zainteresować po prostu różnymi formami.
I wtedy jest super, tak? Bo jesteś w górach, łazisz sobie po górach, fajnie. Jesteś gdzieś na jakimś zbiorniku wodnym, pływasz sobie, tak? Pływasz sobie na początku trochę tak normalnie, a to sobie supa pożyczysz, a to sobie do kajaków skoczysz, a to może jeszcze na żagle sobie pójdziesz, na windsurfing albo na kajta, a w ogóle jest zima, to możesz sobie pochodzić po górach, a to sobie główki sobie założysz, a to w ogóle na jednego dnia w ogóle na narty, drugiego dnia na snowboard. No. I to jest w ogóle, no nie, tak jakby to jest fajne, bo tak naprawdę, szczególnie jak jesteś w dużym mieście, no nie, albo ty jesteś taką osobą, która jest mobilna, to się okazuje, że to jest w ogóle mega fun i dużo osób tak naprawdę jakby nie spróbowało i nawet nie wie, czy lubi, no nie? Mhm. Więc to jest jakby z ruchem to chyba wydaje mi się, że jest tak jak z tym, na przykład, co chcesz w życiu robić. I dużo osób nie wie, no bo nie próbowało. Dokładnie. I tutaj wiesz, jak się spróbujesz i po prostu wiesz, jakby oczy jak 5 złotówki, uśmiech i mówisz, o kurde, ale to jest dobre, no nie? Tak. Ale to było fajne. Dlatego jest faktycznie tak dużo, tak, że można się tym cały czas się bawić. Dokładnie. Sobie, ja często właśnie robię takie rzeczy, że próbuję w aktywności, takich zupełnie nowych rzeczy. Ktoś tam mi mówi, o dawaj, abyśmy sobie zobaczyli, znaczy ty byś sobie zobaczył, jak tam to brazylijskie jiu-jitsu, nie? Mm-hmm. Myślę, kurczę, no w życiu akurat nie byłem. Kiedyś tam sobie chodziłem na judo, myślałem, aktywność, że to jest to samo. I się okazuje, że jest już co innego, nie? Więc i po takich różnych miejscach sobie skaczę. Często jest tak, że coś mi się tam spodoba, pochodzę sobie parę razy i myślę, no okej, to akurat nie jest takie definitywnie dla mnie i jakby z tego rezygnuję, ale cały czas różne takie rzeczy się gdzieś tam przeplatają. I generalnie z każdego takiego miejsca można sobie coś fajnego dla siebie wyciągnąć. Albo jakieś takie przemyślenia, albo chociażby nowe wzorce ruchowe, które się przydają przy innych rzeczach, nie? Tak. Brazylijskie jiu-jitsu to jest moja jakby ulubiona aktywność, jakby taka, powiedzmy, jeśli chodzi o sztuki walki. Wydaje mi się to bardzo fajne pod kątem pracy z ciałem. I już miałem spróbować, przed pandemią już praktycznie miałem spróbować, nie spróbowałem jeszcze tego jiu-jitsu, a wydaje mi się to bardzo fajnym, rozsądnym treningiem, ale w sztukach walki to ja mam coś takiego, że troszeczkę nie wiadomo, na kogo trafię, no nie? I ja na przykład ja pod kątem zdrowia bym w stanie odpuścić, jakby to dla mnie jest ważne, bo to jest, a wiesz, jak są takie narwani tam, wiesz, ludzie, którzy... A to mogę ci akurat fajne miejsce polecić. No, to jakby słyszałem właśnie, tak. Słuchaj, niedaleko mnie, to w centrum, no nie? Chyba, czy na Śródmieściu jeździłeś? Na Śródmieściu. Na Śródmieściu, nawet tak. Kojarzę tą szkołę. No. Bardzo fajna i nigdy tam się nie spotkałem z czymś takim, żeby ktoś tam mnie próbował udusić, bo nie odpuścić. odpuść, nie, klep tutaj, nie. mocniej zwłaszcza klep. W takich grupach początkujących, tam zdarza się, że ktoś może lekko z siłą przesadzi, ale tak też, no umówmy się, nic złego by się nie wydarzyło, ale nie ma jakichś takich poważnych sytuacji. To jest, ja bym powiedział, że tam jest więcej zabawy, i więcej takiej, w ogóle w brazylijskim jiu-jitsu to jest takie, wydaje mi się, bardzo charakterystyczne dlatego, że tam jest dużo takiej ruchowej rozkminy. Mhm. Nawet jak jest bardzo techniczne, ktoś pokazuje, jest bardzo techniczna, ale wymaga jeszcze jakiejś takiej, powiedzmy, trochę kreatywności. Mhm. Bo w sportach takich kontaktowych często też jakby liczy się mocno siła, nie? W boksie, w Muay Thai, no jednak tam jak komuś dobrze, wiesz, przyfasolisz, to po prostu no, kończysz grę, nie? A tutaj jest tak, że nawet jak jest jakaś taka dysproporcja wagowa, to widzę, że jakby nie ma takiego mocnego przełożenia. Może być ktoś na przykład, myślę, że ja akurat w tym brazylijskim jiu-jitsu jestem absolutnie najgorszy w grupie. I ktoś, kto jest ode mnie jeszcze sporo lżejszy, mniejszy, jak się na przykład gdzieś tam na mnie dobrze uwali i sobie fajnie rozłoży masę ciała, no to po prostu nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Okay. I używanie dowolnej ilości siły niczego nie zmienia. Hmm. Nawet wręcz pogarsza sytuację. Tak, właśnie te sztuki walki, gdzie wykorzystujesz tak naprawdę taki, powiedzmy, no nie, jakiś spryt, no nie? Trochę ruchowy. Tak, tu jest potrzebne właśnie to i takie swoje poczucie swojego ciała. Jak tym ciałem sobie tak balansować, żeby ktoś mi się jakby z tej sytuacji nie wywinął. Plus też zauważyłem, bo było w grupie ze dwie osoby takie, po których było widać, że na przykład trenowały jeszcze albo taniec, albo właśnie capoeirę, bo te ruchy były takie bardzo płynne, co też no, definitywnie poprawia tą sytuację. No i właśnie jakby wymienię wszystkie plusy, dlaczego jakby ta aktywność mnie interesuje, bo to są takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę, bo powoduje to, że jest to fajny ruch, po prostu dużo, krótko mówiąc. Dobra,
Zaraz pogadamy, bo jakby chcemy wam też przedstawić troszeczkę, jak my się jakby ruszamy i co tak naprawdę my na co dzień robimy, ale może zanim do tego dojdziemy, bo tam dużo takich było osobistych rozkmin teraz i tak, to dlaczego tak naprawdę sama aktywność fizyczna może spowodować, że my będziemy mniejszymi dzbanami? Wow. Albo że nas to odzbani. To jest, myślę, że taki temat ciekawy, bo dużo osób nie zdaje sobie sprawy, jak dużo daje ruch, tak? Bo te motywacje do ruszania ludzie mają różne. Niektórzy po prostu ruszają się, bo chcą zbić wagę, niektórzy się ruszają, bo chcą utrzymać na przykład kondycję sprzed lat, bo tam ćwiczyli i tak dalej. Niektórzy ruszają się, bo chcą gdzieś tam poprawić swój wygląd, inni ruszają się. Czasami dlatego też takie społeczne rzeczy wchodzą w grę. A to jest fajne, fajnie, bo znajomi też gdzieś tam chodzą na siatkówkę czy coś, no to ja też. Tak. Niektórzy się ruszają na przykład, bo chcą być lepsi w danej dyscyplinie, a na przykład niektórzy się ruszają, bo chcą utrzymać swoje zdrowie, bądź na przykład poprawić swoje możliwości intelektualne. Bo na przykład dla mnie dużo osób tak ma, że na przykład, nie wiem, dbają o siebie na różne sposoby, albo nie mają tam wysokie IQ, albo po prostu mają fajne pomysły i tak dalej. I ta aktywność jest niepotrzebna. Jakby to ciało momentami jakby widzę dla niektórych, jakby im przeszkadza, wiesz o co chodzi? Tak. Co takie, że po prostu super, jakby jasny tutaj umysł jak z żyleta, po prostu umiejętności kognitywne najwyższy poziom, umiejętności miękkie, wszystko twarde, super, ale to ciało nie leży im po prostu. Dla mnie, teoretycznie, ja bez ciała po prostu umieram. No, w sensie jakby nie jestem w stanie osiągnąć nic ciekawego, jakby bez zadbania o tą warstwę. Nie? Tak, dokładnie, fizyczną. I jakby nie jestem tego, wszystko, jakby mój nastrój, moje tak naprawdę pomysły, wszystko jest związane z tym, że ja po prostu muszę się poruszać, no nie? Jakby koniec. To jakby forma jakby jakiejś higieny po prostu osobistej, jest dla mnie po prostu ruch, jakikolwiek ruch, no nie? Myślę, że to wręcz się powinno podczepiać pod higienę osobistą. Po prostu, żeby jednak się tam codziennie trochę poruszać. I faktycznie bardzo dużo się w naszym ciele dzieje, nie? W momencie, kiedy my się faktycznie ruszamy. Mi się też od razu jakby ta taka strona biochemiczna mocno kojarzy. No jakby te wszystkie przemiany energetyczne, które zachodzą, takie metaboliczne w naszym ciele w trakcie ruchu, to jest całe kaskady różnych procesów, nie? Które powodują, że faktycznie nawet się po prostu lepiej regenerujemy pod wpływem tego, co zaczynamy robić, nie? Bo ten jakby nasz metabolizm nam się troszeczkę kolokwialnie mówiąc poprawia. Poprawiają nam się też inne takie parametry biochemiczne, na przykład poprawia nam się insulinowrażliwość, nie? Więc osoby, które już tutaj mogą być pod tym kątem gdzieś tam przydzbanione swoim poziomem glukozy czy problemami gdzieś tam z nadwagą, to też już mogą tutaj odczuć bardzo spore korzyści. Tak samo nasze to środowisko jelitowe też się okazuje, że im bardziej rozsądnie się ruszamy, tym nawet na to wpływa. No i oczywiście na neuroplastyczność mózgu w ogromny sposób. Ten czynnik tego wzrostu komórkowego, jakby też tworzenie się nowych połączeń, nawet tworzenie się nowych komórek, nie? Bo to też obecnie teraz wiemy, że ta neurogeneza u dorosłych ludzi też występuje, też jest związana z ruchem. Im więcej właśnie rozsądniej się ruszamy, tym te parametry są lepsze. Tak, no i myślę, że jakbyśmy zrobili sobie w ogóle taki poziom zadowolenia z życia, no nie? Wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili sobie badania osób, które się ruszają, optymalną ilość jest dużo, dużo wyższy, tak? Bo to są osoby, które... Ja też widzę po pacjentach, tak? Jak widzę, że osoby są, które rozsądnie jakby do tego ruchu podchodzą, czyli nie ma go ani za dużo, ani za mało. Bo jak tego ruchu jest za dużo, to wiadomo, tak? Można się przetrenować. Mamy znowu, tak jak byłeś ty taką osobą, tak? Która dużo biegałeś, która była jakby chronicznie zmęczona cały czas, regeneracja tak obniżona i tak dalej. Częste jakieś infekcje bakteryjno-wirusowe gdzieś tam się pojawiały. Natomiast jak tego ruchu jest taka optymalna ilość, mówi się o tym, że to jest od 3 do 5 razy w tygodniu takie normalne sesje treningowe. Plus oczywiście jakaś taka, powiedzmy, higiena, że po prostu trochę sobie chodzę w ciągu dnia.
Właśnie paradoksalnie też nie powinno być tam bardzo dużej ilości tego takiego super intensywnego tego ruchu, nie? Czyli jak są jakieś takie treningi interwałowe z takim bardzo dużym obciążeniem, to jednak powinno być ich raczej trochę mniej, a większa część tego naszego ruchu to powinna być taka, nazwijmy to raczej swobodna, nie? Że my się poruszamy, ale to nie jest tak, że walczymy o życie. Nie, nie. A co takie podejście typu, zdrowie? Na każdym treningu daj 100% siebie. No to generalnie to nie działa. Nie, znaczy to nie no da tak, się tak. Prędzej czy później jakby doprowadzimy się do jakby skraju wyczerpania. Tak. U takich super młodych osób to jeszcze da się w ten sposób dosyć długo pociągnąć, bo są spore rezerwy. Ale u starszych osób najczęściej to się kojarzy, znaczy to się kończy no, takimi zaburzeniami hormonalnymi i ich powikłaniami. No nie? Oczywiście klasycznie po prostu kontuzje, przeciążenia i tak dalej, które w sumie na szczęście występują, jakby ciało nie wystąpiły, to jakby ci ciało nie można zahamowało. Się zajechać na dokładnie, jakby pewnie. Ci ciało nie zahamowało, to jakby czekają cię dużo poważniejsze konsekwencje, no bo wiadomo, że lepiej mieć kolano biegacza niż po prostu niewydolny układ hormonalny. No, raczej tak. Tak, też trochę łatwiej się to leczy i szybciej, nie? Coś się zwolni, no. A jednocześnie jak masz już częściowo ten układ hormonalny troszeczkę mniej sprawny, no to te leczenie też jest... No, jest wolniejsze. Rozciągnięte w czasie bardzo. Tak. Więc tak. Ja na przykład, jeżeli jesteście osobami, które powiedzmy mają jakąś kontuzję, która się u nich leczy już i leczy i to trwa, wiesz, i książkowo, a to więc za to powinno zregenerować się, bo w przeciągu 3-6 miesięcy, a mija 2 lata i dalej macie z nim problem, to warto było się zastanowić i co się dzieje, no nie, jakby w tym momencie ja jestem, więc jakby często taki rachunek sumienia, ostatnio też o tym mówiliśmy w ogóle w innym kontekście, tak. Jest bardzo ważne, żeby się po prostu uświadomić, na jakim etapie ja jestem teraz. I to jest ważne, nawet jak ktoś teraz słucha, mówi, ok, zacznę sobie od aktywności, tak? To zanim się zacznę od aktywności, to się trzeba zastanowić, gdzie ja jestem, tak? Jak ta aktywność wygląda u mnie teraz? Bo jak się okazuje, że o mnie ona nie wygląda w ogóle, ja jej mam bardzo mało, ja nie wiem, co chcę robić, a teraz jednocześnie chcemy wskoczyć na jakiś od razu wyższy poziom, bo chłopaki mówili, że 5 razy w tygodniu, że wiesz, jakby 5 razy w tygodniu trening jest spoko plus spontaniczna aktywność, no to się okazuje, że ktoś może długo nie wytrwać, no nie? No bo startuje z poziomu no, minus 2. Tak? A trzeba wjechać na poziom po prostu taki, że tam słoneczko dochodzi, no dwójeczkę przynajmniej, byłoby super. No, oczywiście na 10 to, nie? Tak, to tak, mówię, tak. Że tak w skali od 0 do 10 to jest na minus 2. Są takie osoby, więc... A to może ta wspomniana przeze mnie pani pulmonolog mnie tak oceniła na minus 2 wtedy, tak, myślę, stwierdziła, że spacer jest dobrym wyjściem. Nie? I ja wiesz, zastanawiam się jakby teoretycznie skąd taki tak naprawdę często u wielu specjalistów nawet zajmujących się, nazwijmy to zdrowiem, taki po prostu strach o to, że my sobie coś w ruchu zrobimy. Bo dla mnie osobiście dużo łatwiej leczy się ludzi, którzy dojechali się przez ruch, niż tych, którzy dojechali się poprzez brak ruchu. No bo nie, to jest prawda. I chyba takim osobom aktywnych tak. Po pierwsze ich nie trzeba specjalnie przekonywać. Ja też zauważyłem, że takie osoby mają generalnie układ nerwowy dużo bardziej wydolny. On jest taki, nawet jak sobie robimy testowanie mięśniowe, to nawet jeśli tam są jakieś problemy, z którymi teraz walczymy, to zazwyczaj ta jakość tych testów jest taka naprawdę fajna. Tam albo ten odruch jest albo taki, nie ma nigdy jakiegoś takiego nic po środku. Takie osoby też dobrze kumają w ogóle, co się dzieje w ich ciele. Mają przede wszystkim też bardzo silną motywację do tego, żeby było fajnie, bo to zazwyczaj jakby też ich ta motywacja jest z tym związana, że one dalej chcą to robić. Więc są w stanie naprawdę zrobić dużo, żeby móc do tego wrócić. A ktoś, kogo tylko boli, i on po prostu chciałby tylko, żeby go nie bolało, to tak naprawdę jest to takie mało, to jest jakby za mało, żeby kogoś zmotywować do tego, że aż się musi zacząć ruszać. Tak, tak. Nie? Bo to tak brzmi, no okej, no ale tutaj na reklamie mówią, że wezmę sobie tam, wiesz, środki przeciwbólowe i w sumie mnie nie boli, to załatwia sprawę, bo to jest mój jedyny cel. No, ale to trzeba wiesz, to też jakby o tych osób, które, no to ich bardzo ważne jest to, żeby ich w ten świat aktywności ruchu wprowadzać bardzo powoli, tak? Tak na maksa, tak na spokojnie, no nie? I ja na przykład kiedyś byłem przeciwnikiem typu, były jakieś mądre książki typu 10 minut dziennie i już spoko, starczy, no nie? Ja mówię, co 10 minut dziennie, co to może zrobić? No, to jest jakiś żart, no nie? To było dla mnie tak samo śmieszne kiedyś jak trening oddechowy, no nie? No tak. Co 10 minut, ale potem się okazuje, że wiesz, jakby jak sumujesz sobie to, to
Teraz jak myślę w kategoriach wielu moich pacjentów i w ogóle nawet znajomych, to 10 minut dziennie dla nich spoko. Starczy na razie, tak. To jest dobre, bo to może być też coś takiego, co trochę ci jakby rozbudzi ten apetyt na ruch. Dokładnie chyba o to chodzi. Kurde, to 10 minut to w ogóle zleciało jak moment. Bo mi się to spodobało, to co robiłem. To sobie jeszcze tam chwilkę porobię, nie? I później... Chyba, że byłeś Tabatę i Barpisy, no nie? To się to te 10 minut trwało 2 godziny, nie? To się nie spodobało po prostu. Tak, to mogło się średnio spodobać, no ale to też nie jest to, od czego zaczynamy te 10 tak, minut, tak. Nie? Zakładam, że to od czegoś innego. Poza tym, jeśli to jest 10 minut dziennie, to dużo osób od razu wyjściowo już powie, no dobra, 10 minut to mam. Plus jeśli to jest codziennie, to jest naprawdę nam łatwo wyrobić sobie taki nawyk. Że już tak. Po prostu to po tych 20 kilku dniach już nie myślisz o tym, że okej, jeszcze trzeba robić to, tylko jakby z automatu tak. Jesteś przygotowany na to, że jest powiedzmy rano, wstałeś i pierwsze czy tam drugie co robisz, to zaczynasz się gdzieś tam na przykład ruszać. No, chodzi tak naprawdę o to, żeby docelowo za rok albo kilka lat mieć właśnie taki nawyk, że po prostu mi tego ruchu brakuje. To jest bardzo ważne, żeby robić sobie coś takiego, że na przykład ja teraz tak mam i mam nadzieję, że będę miał wiele, wiele lat, tak? W ogóle główną moją mamę od motywacją do życia, długiego życia, to żeby sprawdzić, jak będę się czuł w wieku 50, 60, 70 lat. No i ona mówi, ja muszę to zobaczyć. No. Okay. Na szczęście nie jest specjalnie jakby ciekawe. Też dużo starsza ode mnie, bo moja mama była dość młoda, jak mnie urodziła. Natomiast właśnie ona mówi, że ona musi przynajmniej 80-89 lat, bo ona chce zobaczyć po prostu, jak żeby ja... powiedzieć, jak, aha. I mówi, i zobacz, a ja mówię, nie. A to jest jedna z moich głównych motywacji, no tego, tak, żeby wiem. Pokazać, mówię, patrz. Gdzieś... Bo to często tak rodzice mówią, a zobacz, jak będziesz w moim wieku, to zobaczysz, jak się będziesz czuł. Nie będzie tak łatwo. Zobaczysz, 50 lat, to zobaczysz za 20 lat. Ja mówię, kurde, przecież teraz to, co ja robię, to jest żart, tak? Ja dopiero pokażę ci w sportach wytrzymałościowych, jak wygląda sprawność 50-latka za 20 lat. Więc tak to wygląda. No i rzeczywiście będzie, że trzyma się moja mama dobrze całkiem. Więc ta motywacja jest silna. I właśnie chodzi, wydaje mi się, o to, żeby były takie dni, że po prostu siedzisz sobie tam wieczorem, jest 20, mówisz, kurde, nie ruszam się dzisiaj za dużo. Tak, nawet patrzę sobie na jakiś tam krokomierz i tam akurat ja nie mam, tutaj mam zwykły zegarek. Krokomierz i mówisz, a kiepsko dzisiaj było. Nie wiem, jak tym, zrobię sobie coś teraz. Mm-hmm. Zrobię sobie jakiś krótki trening, tak? Może nie taki, żeby się jakoś specjalnie pobudzić, bo niedługo spanko, ale zrobię sobie jakiś taki właśnie jakiś większy spacerek, może jakiś mini marszobieg, albo wrzucę sobie coś na macie, poćwiczę sobie chwilę, żeby jakoś tą higienę zachować, no nie? Wiadomo, że pewnie byłoby lepiej zrobić jakiś trening, jakiś konkretniejszy w środku dnia albo z rana. Wtedy ten cały dzień jest lepszy, no ale są takie dni, że jest tak, ciężko. Tak, umówmy się, że też raczej chodzi o taki całokształt, nie? Tak, tak, tak. No. Że jak jeden dzień tam się obsunie, to się nic nie stanie. Nie, wiesz, jakby są takie dni, no wiadomo, że są takie dni. Raczej tak, trzeba myśleć o takich kategoriach po prostu, jaka była suma powiedzmy w tym tygodniu, no. Nie? No mogły być... Też czasami mamy takie dni, że po prostu jest bardzo dużo pracy. Tak. Od rana do wieczora. No i ja też czasami mam tak, że. Czasami też nie chcę wieczorem, wiadomo, nie? Wiesz, mam 3000 kroków, nie? Na przykład zrobione. No bo w sumie zdążyłem się tutaj pokręcić trochę po miejscówce i po domu. No i tyle, ale później na przykład jak sobie patrzę na tą średnią kroków z całego tygodnia, no to ona jednak już jest później całkiem przyzwoita. Więc tutaj raczej nie miałbym mocnych wyrzutów sumienia, jeśli to się tam. Kilka razy zdarzyło, no ale ta gdzieś tam suma się powinna zgadzać. Miałem jakiś dzień taki bardziej na regenerację, to ten powiedzmy kolejny może być taki bardziej aktywny. Dokładnie, bo to się musi zgadzać. Nie? Wiadomo, że to też nie ma co popadać w skarności, że masz jakieś super wyrzuty sumienia, że po prostu dzisiaj się nie poruszałeś, bo nie chciało ci się. Fajnie też słuchać swojego ciała. A kolejnego dnia dochodzisz tak 9990 kroków, zostało mi tylko 10. A później już nie robię, bo to zaburzy moją regenerację. Nie, to właśnie chodzi o to, żeby dać sobie... Bo jakbyśmy słuchali swojego ciała, to nie byłoby problemu. To byśmy wtedy wiedzieli, kiedy się ruszamy za dużo, kiedy ruszamy się za mało. I ja na przykład się tak zastanawiam, jakby co się musi u niektórych osób wydarzyć, żeby zaczęli jakby słuchać swojego ciała. Bo zobacz, jedziesz sobie samochodem i typu zachce ci się jeść. Zatrzymasz się, jesz. Prosta sprawa, no nie? Jakby to tak odcie. Chce się pić, no to wiadomo, no jak sięgasz za wodę, pijesz, zatrzymujesz. Jak nie masz wody, zatrzymujesz się na stacji, kupujesz wodę, pijesz, no nie? A chce ci się siku, prosta sprawa, no nie? Zatrzymujesz się, jesz łazienki, wiadomo, dwójeczka, to sama sytuacja. Drętwieje ci noga, boli cię kręgosłup. Co robisz? Nic. Jedziesz dalej. Nie ma tak, że na przykład wstanę się, bo się rozprostuję lędźwie, bo mnie tam, wiesz, bolą, albo drętwieje mi noga, to wstanę, poruszam się, albo zrobię sobie jakiś spacerek, no nie? Jakby, znaczy, ja tak robię akurat. Ja też tak robię, no nie? Ale jakby porozmawiaj sobie z ludźmi i to nie jest normalne.
Myślę, że to właśnie wynika też z takich trochę nieporozumień dotyczących tego, że my nie wiemy, co nam w sumie może na to pomóc. I gdzieś brakuje tej jednej po prostu synapsy między tym jednym nerwem, który jest mocno związany z ruchem, i tym nerwem, który nas informuje o bólu. Tam brakuje tej, tam powinno coś przeskoczyć, nie? Wiesz co, kiedyś miałem fajną taką sytuację. To była nie związana z masażem, ale taką autoterapią, że miałam pacjentkę, która miała było poskręcenie stawu skokowego i ona tak jakby nie doleczyła to trochę. W ogóle tego nie leczyła w sumie tak naprawdę i okazuje się, że cały czas ma problem. Jakby już obrzęku nie ma, nic się nie dzieje, ale po kilku tygodniach ten problem dalej jest, to nie po tym skręceniu. No ja tam po prostu masuję sobie tam, wiesz, piętę, tę przyśrodkową stronę, boczną i ona tak się patrzy, mówi, ona przekleła wtedy, już nie będę mówił, ja pierdzielę, ja mogę sobie sama to zrobić. Ona mówi, panie Patryku, mogłam? Mogła pani. Kurna mać. Ja jakby głupia, ale ja nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem, tak? Przecież to jest po prostu... A miałem takie myślenie, mówię, może sobie to rozmasuję, to tak? Mówię tam, mówi coś tam, widziałeś, że tam poprawiły sobie ukrwienie i tak dalej, jakby to jest takie normalne, bo to się czerwono robi. Tak. Dlaczego tak? Dlaczego ja mam takie, że się bałam dotknąć, że to zniszczę, tak? No tak. Że popsuje to, no nie? Jednocześnie o tym potem mówi, no ale przecież to jest stopa, tak? Przecież ja nią staję codziennie. A ja tam wprowadzam większe siłę niż ta siłę z moich palców. Ona takie fajne rozkminy miała. Mówię, dokładnie tak było, jakby można byłoby to zrobić. Może by pani sobie tam nie wyluczała, pewnie dużo rzeczy sobie nie zrobiła, bo potem zacznie pracować, wiesz, pod kątem taśmy i tak dalej, ale na pewno by sobie spowodowała, że no byłoby lepiej. Nie? Byłoby lepiej, no nie? A może by spowodowała, żeby zabrała największy problem, a później dalej ruchem by sobie rozpracowała. Może by się tam coś przydarzyło. Mogłoby się samo to zrobić, nie? No nie? I ludzie tak mają, że jakby boją się tego, no nie? Jak ja czasami tłumaczę pacjentom autoterapię jamy brzusznej. I wiesz, to też nacisną i mówią, ale sobie nie zniszczę tego? Więc nie, nie problem. Tak jakby jak ktoś pani leży, nie wiem, albo jak ktoś leży na pani, bo miała pani też dzieci, więc pewnie tak się składało, to jakoś nie zdawała pani, czy po prostu mąż nie zniszczy pani jelita, tak? Bo leżą na prostu. Nie połamie. Czy nie połamie. Żeber i jakby kręgosłupa. Nie było tego problemu. Więc dlaczego jakby wprowadzając 3 razy mniejsze obciążenie, jakby jestem, jakby coś pani zrobić, tak? Nie takie rzeczy, co ja mam już się działy. Tak, poza tym my w ogóle jako ludzie to mamy też taki bezpiecznik, który no po prostu jakbyśmy sobie, no nikt nie pomyślałby o tym, żeby sobie mocno palec do oka pchać, nie? Tak. Na przykład. Możemy się po oku podotykać, jest spoko, no. A niektórzy nikt... też nie mogą, no nie, bo... Może nie, ale są jakieś takie bezpieczniki, no że świadomie sobie naprawdę trudno zrobić krzywdę. To pojawia się już często jakby tak silny jakiś ból, jakieś inne objawy, które cię po prostu zabraniają to robić dalej. Tak, bo wiesz, jak już to się dzieje tak naprawdę, to przychodzą do nas jakieś takie rozkminy, że... Bo nawet jak jesteśmy pacjentami na terapii, tak? Chodzi sobie do kogoś na terapię i on robi jakieś masaże, jakąś terapię manualną, no to wtedy pacjenci są w stanie ocenić, leżąc już, jakby czując to, czy to im przyniesie korzyść, czy nie, tak? Bo tak się okazuje, że jest to robione za mocno i wtedy czujemy, że no, nie jest to specjalnie dobry bodziec dla nas, chcemy uciec z tego stołu od razu. Ale wiele osób i praktycznie każdy normalnie robi w ten sposób, że mówi, kurde, ale to jest, a to boli mnie, oj, tak, od wszystkich, wiesz, te przeżywania i tak dalej, ale później, ale to jest fajne, czuję, że mi to pomoże, tak? I wtedy po prostu jest sytuacja załatwiona, więc my jakby mniej więcej wiemy, co jest w stanie nam pomóc. A z tą aktywnością często, dopóki jakby nie osiągniesz pewnego etapu, to ty tego nie wiesz, czy to jest spoko, czy nie. Albo też jakby jest problem w tym, mi się wydaje, że jak jesteś na bardzo niskim poziomie kontaktu ze swoim ciałem, bo tak naprawdę no nie stymulujesz go za bardzo, albo stymulujesz go non-stop tak samo przez lata i to jest tak naprawdę jest nudne już wszystko, to się okazuje, że jakby te bodźce do ciebie nie dochodzą specjalnie. I nie wiesz, no nie? Filtrowane. I dopiero później, jak już zaczniesz się ruszać, to się okazuje, że troszeczkę bardziej jakiś kontakt z tym ciałem łapiesz i wtedy już wiesz, jakby czego potrzebujesz, masz trochę takie sytuacje, że brakuje ci tego ruchu, masz trochę tego ruchu niedosyt i potem już jakby tak intuicyjnie zaczynasz się słuchać, to już wiesz, że okej, ten ruch jest mi potrzebny i okazuje się, że odnajdujesz full różnych powodów, dlaczego on jest fajny. Ale to trzeba jakiś taki minimum.
No więc to jest ważne. Nie? Jakby myślę, że taka rola i nasza, i trenerów, i chciałem być lekarza, ale to różnie bywa tutaj w tej kwestii. To ja bardzo jak ciężko. Zwykle mam takie optymistyczne podejście. Ja też, ale to jakby wiesz... Liczę na tą młodą gwardię mocno. Młodzi lekarze może rzeczywiście nam tutaj trochę pomogą, bo starsze towarzystwo no niespecjalnie jakby się dogadujemy w tej kwestii i cały czas tylko jakby kwestia zabraniania i jakby zalecania po prostu takich rzeczy nudnych typu basen, ale tylko na plecach, no nie? Tak, bo ja myślę, że to też jest chyba trochę związane nawet nie tylko z przekonaniami na jakiś temat, tylko takim niebraniem na siebie nadmiernej odpowiedzialności. No bo wiesz, komuś powiesz, żeby biegał, on później będzie biegał, wiesz, jak ostatnia pierdoła i się połam i później mam do ciebie pretensje, że to lekarz kazał mi biegać. No i tak może dla świętego spokoju niektórym się mówi, tak. Że wiesz co, idź na spacer. To jest małe prawdopodobieństwo, że jak będziesz spacerował, to sobie coś zrobisz. Ale niektórzy pacjenci mówią, że uwielbiają, czy mogą chodzić, bo uwielbiają chodzić. Mówię idealnie, tak? To jakby dla pana kremu suplementowego w ogóle chodzenie jest cudnie, to jakby lepsze, jak na się na razie i tak byśmy nie wykombinowali, więc proszę bardzo, tak? Tylko tam jest takie chodzenie, nie takie jakby ciągnięcie nóg za sobą, tylko takie naprawdę, no jakby fajnie, jakiś dynamiczniejszy chód byłoby super, tak? No i oczywiście mam nadzieję, że mówimy o takich większych metrażach niż 500 metrów. Do żabki z powrotem. Do żabki z powrotem, to się też liczy, tak? Bo to się sumuje, ale... Tak, taki, jak ktoś rzeczy funkcjonuje normalnie, to tej spontanicznej aktywności jest sporo. I jakbym tak naprawdę, wiesz, jakby mieszkał na 16 piętrze też i czasami po prostu takie podejście na 14 piętro, no to już jest pewna aktywność taka fajna. Liczy się, no nie? Liczy, no. I tego roku, jak tak sobie po prostu dajemy możliwość poruszania się, czasami sobie zamienimy rower na samochód, czy po prostu pieszo na rower i tak dalej, no to się okazuje, że jak to się sumuje w skali tygodnia, no to tam potężne godziny wychodzą często, nie? No mam nadzieję. Chociaż znam też takich osobników, którzy po prostu pewnie jakby sumowali cały tydzień, wyszło im 5000 kroków. O, ja myślę, że nawet dużo mniej się da zrobić. Są da takie się. Osoby, niestety. Mam znajomą, która nawet samochodem przyjechała do mnie, a mieszka ulica obok. To jest, no, przysięgam, nie więcej niż 250 metrów. No mocno to jest już, no. I dla ludzi wiesz, to też jest tak trochę dziwna sprawa, bo na przykład mi się zdarza czasami po prostu chodzić. I na przykład ktoś pyta się, a jak tu dotarłeś? Ja mówię, przyszedł, no nie? Boże, to jest 4 kilometry. No tak, ale to nie jest jakieś ten... Tak, no jakby to nie jest 4 kilometry, wrzucam podcast, idę 50 minut i jestem. Tak. Też ostatnio trochę o tym myślałem, że kiedyś na mnie takie kilometraże w ogóle nie robiły wrażenia, bo ja nawet nie wiedziałem, jak daleko to jest, ale była silna motywacja. Typu właśnie też gdzieś tam końcówka liceum, jakaś impreza u kogoś na działce, no i to jest w ogóle nawet nie w tym mieście. Nawet nie w Pruszkowie, tylko gdzieś na końcu Komorowa. No. To akurat osoby spod Warszawy to może będą kojarzyły gdzie. Jest spory kawałek. No ale wiadomo, no, to jest jakieś ognisko czy coś, no to trzeba się poświęcić i tam sobie przejść. No idziesz gdzieś 2 godziny, no ale trudno, no ale dojdziesz, nie? No. Więc to do szkoły też zazwyczaj miałem dosyć daleko. 2-3 kilometry. Nie, jakoś codziennie się w sumie robiło, nie? Więc później sam fakt posiadania samochodu trochę może popsuć. Bo się wydaje, że jest szybciej, łatwiej, to wyjdę później na początku, i tak dalej. Bo na początku jeżdżenie samochodu jest fajne. No też. Później ja to lubię nudzi, nawet to się trochę potem to jest nudzi się i mówisz, może by rowerem, może by się przejść, może w ogóle pociągiem też jest nawet fajnie, bo możesz książki sobie poczytać, jakie nie musisz, że ten, wiesz, po prostu takie rozkminy, no nie? Że no tak, wszędzie furą, no nie? A później furą fajnie. No, ale jakby ktoś mnie zawiózł, to też byłoby elegancko. Tak, znaczy, jak niespecjalnie, jak ktoś mnie wozi. Jak już jeszcze samochodem, to. A wiesz co, bo musimy jakieś popracować, bo ja mam troszeczkę taką dziwną chorobę lokomocyjną. One są w takich sytuacjach. I na przykład wiem, jak ją wyłączyć, no nie? Bo one są. Znaczy, wyłączyć. W sensie, jak jadę sobie. Z tyłu jest najgorzej. Jak jadę sobie na przykład z boku, to jest tak średnio, ale jak jadę sobie z boku i mam tak kontakt wzrokowy, jak kierowca, czyli po prostu patrzeć przed siebie, nie tam wiesz, ogląda się do boku, po prostu taki kierowca. No to jest mniej. Jak chwycę sobie deskę rozdzielczą, od razu nie mam. Czyli po prostu jak sobie poprawię percepcję ciała przez, wiesz, jakby dotknięcie czegoś, to kojarzę tę sytuację, że trochę przypiłeś, wiadomo, kręci się głowie, chwytasz się słupa i wszystko, wiesz, i wszystko wraca na już jesteś kontakt no tak, z ziemią, no nie? Brzmi znajomo. Bardzo tak nie miałem, no nie? Ale to jest jakby istotne i ja mam tak mniej więcej, nie? Czyli jaki odjazd, ale jak siedzę z tyłu w samochodzie, i nie daj Boże, przeglądam telefon. Czyli po prostu wiesz, ja się poruszam, stabilizacja jest dość kiepska, macham mną na lewo i prawo,
wzrok jakby też musi skupiony, podążać za tym. W ogóle podąża jeszcze inaczej niż jak jedzie samochód. Tak. Katastrofa, no nie? Po prostu dałbyś mi torebkę, jakbym tak po chwilę pojeździł, a jeszcze jakbym wziął w ogóle jakiś tak rzeczy, to bym po prostu lewa, prawa, a ja jadę, wiesz, do przodu cały czas i mnie macha. To po prostu za dużo w moim ciele się dzieje, no nie? Więc wydaje mi się, że jak gdzieś byśmy podkręcili percepcję pod kątem jakby poszukania dysfunkcji i jakby próby otworzenia tego problemu, no to pewnie byłoby fajniej. Bo też na przykład widzę, że jak jestem bardziej zmęczony, no to już jest lipa. Ale jako kierowca nie ma problemu, mogę startować w ogóle w rajdach. W ogóle żadnych problemów. Tam za dużo siedzi, bo tam wiesz, nogi i po prostu jest taki ufiksowany. No jakby jesteś z tym samochodem jakby jedność i już jakby odchodzi mi ten problem. Tam więzadełka wzdłuż kręgosłupa. Coś by trzeba było poszukać, No a u mnie z kręgosłupem wiadomo, jak jest po prostu nieporównywalnie lepiej niż było 4 lata temu, ale to też jest w ogóle jest dobre. Pole do popisu. Jest jeszcze tak, bo to wiesz co, jakby też fajnie, taka geneza w ogóle myślenia o problemie, bo to był w ogóle jakby mój problem, jakby moim zdaniem on był potrzebny bardzo mi i on kształtuje moje podejście terapeutyczne bardzo mocno. Okay. Więc rzeczy, które się zainteresuje, które mogą mi pomóc, to potem jakby ja się ich uczę i one są do przekazania pacjentom, bo się okazuje, że no też nie byłem jedyną osobą, która miała te problemy na świecie, no nie? Więc tak. Takich osób jest dość dużo. To jest w ogóle też spoko czasami pacjentom powiedzieć, jak oni są w takim kiepskim stanie, że ja wiem, o co chodzi, bo ja miałem to samo. No, nie? Tak. To jest takie... Wspaniał, pani problem, to jest jakiś żart. Jakby pani zobaczyła mnie 5 lat temu, to by pani po prostu tak przeżegnała się. To by pani powiedziała, że w sumie to nie jest źle. To nie jest źle. No, a mówi, tak, pana tutaj? Ten? I to też jest fajne dla pacjentów, na przykład jak ja mówię, że no wie pani, że ja mam swojego terapeutę, że tutaj, ja też gdzieś tam pracowałem pod kątem emocji, Krzysiek jest moim terapeutą, mnie naprawia, pan, przy tym pan jest takim młodym, no nie, co z tego, jakby to był jakiś wyznacznik. Dokładnie, ale jakby te moje oczekiwania względem mojego ciała są dość wysokie, więc to też jest inaczej, no nie, no bo wiesz, są takie osoby, które na przykład naprawdę w skali populacji super, bo są bardzo aktywne, są super świadome, są bardzo kreatywne, ale na przykład jeśli chodzi o korzystanie z fizjoterapii, bardzo dużo tego mają, mimo że nie są zawodowymi sportowcami, nie zarabiają swoim ciałem na swoje życie, to i tak na przykład raz na dwa tygodnie siedzą u terapeuty, tak? Raz w tygodniu, bo mają duże oczekiwania względem tego swojego ciała. Są też takie osoby, które uważają za sukces, że jak udało im się wstać w ciągu na przykład, wiesz, 10 minut, przekręcając się na różne strony i jeśli około 13 zaczynają kumać, kim są, to jest nieźle, nie? No bo tak, oczekiwania są dość niskie, no nie? Względem może nawet życia. Nie wiadomo, może, no nie? Może nawet może. Życia. Albo mają ogólny sabotaż na życie. To już temat. Jest też dobry temat na któryś odcinek. Na któryś odcinek. Taki, że na najbliższy, nie, ale chyba nie. Nie. Wiesz co, w takich, i to jest temat na odcinek, w sytuacji, gdybyśmy nagrywali my go po 19 i już byli tacy, wiesz. Już ten. Okay. Po weekendzie. To było fajne. Dobra, musimy jakoś sobie podsumować tutaj to, bo być może zainteresowaliśmy wieloma osobami, że ten ruch jest fajny, że ten spontaniczny ruch jest okej, że fajnie jakby szukać sobie tego ruchu, gdzie się tylko da, że może by popróbować różnych rzeczy. Fajnie byłoby ten odcinek, dzięki temu odcinkowi kilka osób spróbowało jakichś nowych form ruchu. Też o tym właśnie myślałem. To bo może być tak, że osoby, które się nie ruszały, to coś sobie tam pomyślą, ale właśnie ktoś, jak jest mocno zafiksowany na coś, to warto, żeby spróbował czegoś nowego. Coś nowego. I się okazuje, że odkrył po prostu nową swoją pasję. Może tak być. Ale na przykład ktoś, powiedzmy, tego ruchu ma mało, to od czego zacząć? Jakbyś na przykład miał. Masz takich na pewno pacjentów, którzy po prostu są zagrzebani pod warstwą mułu i trzeba trochę ich odgrzebać. I ta aktywność jest niezbędna do procesu leczenia. Okay. Ona się musi pojawić. No to jakby co im mówisz? Oprócz tego, że to, co powiedziałeś wcześniej, że fajnie było porobić coś, co lubią. Oni na przykład nie wiedzą, co lubią. Okej. Okay. Ja akurat u takich mocno zagrzebanych właśnie osób to stawiam przede wszystkim na ten NEAT, czyli na zwiększenie tej spontanicznej aktywności, takiej nawet niezwiązanej z ćwiczeniami. I jeśli to już wygląda jakoś w miarę uczciwie, czyli ktoś sobie tam zacznie trochę wcześniej z autobusu wysiadać i tam powiedzmy kilka tysięcy kroków więcej sobie tam zrobi, no to myślę, że dobrze byłoby to mniej więcej właśnie sprofilować pod to, co ktoś lubi. Czy lubi jakieś bardziej siłowe rzeczy, czy lubi coś na świeżym powietrzu, nie?
Bo tutaj akurat jeśli ktoś nie ma za bardzo pojęcia o ruchu, to fajnie by było, jakby na początku wylądował w jakimś miejscu, gdzie ktoś mu też pokaże, jak to zrobić. Jakieś grupowe zajęcia, czyli albo indywidualne, to w ogóle indywidualny trening to już w ogóle jest. No indywidualny, no to już jest najwyższa półka, tak? Nie? Ale nawet takie treningi grupowe, gdzie ktoś by sobie poszedł na jogę. Jogę polecam właściwie wszystkim, bo taka joga typu winiasa, no to ona ci jakby integruje kilka różnych płaszczyzn. Jeśli to jest ktoś, kto jest dosyć mocno taki przemęczony, no to na niej sobie też będzie mógł odpocząć. A z kolei u osób, które potrzebują tam trochę więcej ruchu, to jest możliwość też to oczywiście trochę podkręcić. Na jogę też chodzą często osoby, które mają różne problemy z narządem ruchu, takie, że nie mogą do końca, nie mają powiedzmy pełnego zakresu ruchu, nie w barku, klękać na nie, tak dalej. To generalnie we wszystkich miejscach, gdzie byłem na jodze, nauczyciele jakby są do tego dobrze przygotowani. Tak, joga też super, żeby komuś pokazać. Okej, to dla ciebie może w tym momencie lepsze będzie to i to, albo pokażę ci, jak to zrobić w takim zakresie ruchu, w takich jakby ramach, na które teraz możesz sobie pozwolić, nie? Więc to jest całkiem fajne. Tak, możemy zaraz to zrobić, Justyna, jak skończymy tutaj, bo tutaj Krzysiek nam się wcina tutaj, bo... O tak. Tak, bo nasz Krzysztof tutaj, człowiek od postprodukcji, często produkcji, ostatnio zaczął ćwiczyć, zresztą ty też, tak? Ćwiczycie sobie air jogę. Więc tutaj jest takie miejsce, jak jesteś z Warszawy, Fizjobel. Justyna pewnie wyzronduje kiedyś tutaj w Fizjofrykach. Tak. Ściągniemy ją, więc poznacie pewnie Justynę. Warto, myślę. I wybiłeś Maćka tutaj z rytmu po prostu, jak tłumaczył fajne ale rzeczy tak. O winiasie. No, więc, ale tak, czy winiasa, czy nawet jakiś inny rodzaj jogi może być fajny. Akurat to, o czym mówił Krzysiek, joga na hamakach jest fajna, aczkolwiek jest trochę bardziej wymagająca. Mm-hmm. Jednak przydaje się tam trochę więcej, jest trochę więcej yoga, siły, nawet, wiesz, ale kata, tak. Czy ktoś lubi, na przykład ktoś mówi, że jakby ona jest za wolna, ta szkoła Iyengara też jest taka mocno tak terapeutyczna. Dalej. Nie? Więc jest tutaj jakby w czym wybierać i faktycznie tych szkół jogi też jest na tyle dużo, że jeśli ktoś chce bardziej odpoczywać, to znajdzie zajęcia dla siebie. Jeśli chce lepiej poczuć swoje ciało, to tak. Też coś sobie znajdzie. A chce też nawet dostać taki lekki wycisk, to na spokojnie też znajdzie zajęcia dla siebie. Nie? Więc to głównie... Może tak być, że tutaj jakby, bo jakby słuchacze są różni i można się okazać, że komuś nawet słowo joga nie pasuje, no nie, bo wiesz, to wtedy jakby... To był przykład, ale tak. Jest... A wtedy pilates jest tak, w ogóle jest, rewelacyjny z takim może być pilates, jogi, no nie? Ale jest też dużo nawet takich zajęć, nazwijmy to fitnessowych, które też już mogą być całkiem fajnie prowadzone. Tak, bo są często zajęcia albo z niewielkim ciężarem, albo w ogóle bez tego zewnętrznego ciężaru, tylko z własną masą ciała, gdzie też już można sobie jakoś to tam całkiem fajnie eksplorować. Tak, ale wiesz, ja nawet byłem kiedyś na jakiś, bo ja też sobie po prostu chodzimy na takie różne zajęcia, zdarzyło mi się, na przykład jakiś, a to wszystko zależy od tego, kto to prowadzi, no nie może wylądować na zajęciach typu zdrowy kręgosłup i się może wydawać, że to jest dla ludzi dla babci po przepuklinach, a się okazuje, że po prostu masz super trening po prostu gdzieś tam pod kątem stabilizacji, ale w ogóle poprawy percepcji ciała całego i są wiesz, jakieś rewelacyjne rzeczy, no wszystko zależy od tego, kto to tak naprawdę prowadzi, więc fajnie, bo pochodzi sobie na różne rzeczy, żeby zobaczyć, jaki nauczyciel mi tutaj pasuje. I to jest dokładnie. Fajne. I ja robię tak jak ty, czyli jakby zachęcam często ludzi do jakiejś aktywności, żeby wyszli gdzieś, coś zrobili, bo to sprzyja tak naprawdę jakby pracy głowy, no bo jakby wychodzisz z domu, jest fajnie, poznajesz jakby nowe osoby, zmieniasz środowisko, jakby trochę inaczej budujesz swój kanałowy, to jest zawsze na plusie. Ale też motywacja do ćwiczeń w domu jest wiadomo jaka. No, taka często średnia. Żadna. No, jakby to jakby ćwiczenia w domu to moim zdaniem jest któryś tam już progres, no nie? Aha. Że już jesteś już wprawiony i mówisz, dobra, dzisiaj mam mało mniej czasu, bo nie mogę wyjść, bo mam tylko godzinkę, czy zanim się przebiorę i tak dalej, no to zrobię sobie trening w domu. Ale ty już wiesz, co robić, wiesz, co jest ci potrzebne, wiesz, na jakich elementach się skupić. Tu ci nauczyciel zwróci uwagę, że to i to jest dla ciebie fajne, to może na razie sobie odpuśćmy i ty po prostu robisz te rzeczy, już jesteś jakby wprawionym uczniem i jesteś w stanie poradzić sobie, nawet jak nauczyciela nie ma. Tak bardziej o tym myślę w kategoriach. No nie? I jak nawet ktoś by tak bardzo poważnie myślał o swoim ruchu, to może właśnie umówienie się z trenerem.
Mhm. Pierwsze kilka spotkań, żeby zobaczyć, żeby pokazał jakiś fajny ruch, czy mnie to zainteresuje. I ogólne zasady i chociażby coś, co akurat pod te twoje cele na początku będzie fajne. Dokładnie. No i takie motywacje jakby po co też jest fajne, jakby zastanawiacie się, jakby my wam przedstawiliśmy kilka fajnych elementów, tak, że tam ten ruch, ty mówisz właśnie o poprawie układu nerwowego, o tworzeniu komórek. Co to się w ogóle dzisiaj dzieje? Po prostu trochę deszcz popadał i po prostu karetki cały czas jeżdżą, no nie? Jakby to jest jakby dość istotne, ale oczywiście serducho tak naprawdę jakby krążenie i tutaj jakby drenażowo bardzo fajnie działa. Odpornościowo moglibyśmy też o ruchu porozmawiać, bo jest bardzo ważne, tak? Bo to układ limfatyczny to wiadomo, że drobne ustroje, a teraz jest taki okres, że może tę odporność warto o nią na jesieni zadbać znowu, bo może być różnie. Mówiliśmy trochę o tym. To jest. Tak, więc ten ruch chyba wtedy, jak mówiliśmy o problemie wirusowym, to chyba tam też ruch pojawił się również. Tak mi się wydaje. Mogło tak być. Mogło tak. Jestem teraz pewny, ale chyba tak było. Więc fajnie, jakby ktoś sobie znajdzie taką motywację, po co ma się ruszać, ten swój główny cel. Może chce przeżyć i zobaczyć, jak tam jego dzieci w jego wieku będą się miały. I wtedy po prostu powiedzieć też tej osobie, tak? Jakby po co ja ćwiczę? Po co mi ta aktywność fizyczna jest? Mieliśmy tylko jeszcze zrobić jedną rzecz, a powiedzieć pokrótce, bardzo mocno, i to myślimy, że będzie dobre na koniec. Jak wygląda aktywność u nas? Więc możesz tak mniej więcej powiedzieć, jak wygląda u ciebie, ja potem powiem jakby mniej więcej u mnie. Dobra. To może być taka motywacja też dla ludzi, że jednak mówimy, że to jest ważne, ale jednak coś tam robimy, no nie? Coś robimy. U mnie to wygląda jakoś tak bardzo zmiennie, bo teraz nie mam właściwie żadnego takiego planu. Powiedzmy, że w poniedziałki robię to, we wtorki to i tak dalej. I tutaj akurat też trochę COVID przy tym namieszał, bo wcześniej jak miałem jakieś zajęcie w jakimś klubie, no to już powiedzmy, no one są akurat wtedy i wtedy. Ale teraz trochę biegam, mniej niż wcześniej, więc to już też raczej nie setki, tylko po naście albo ewentualnie 10 kilometrów gdzieś tam w tygodniu. Więc ze 3 razy mniej więcej sobie wychodzę tak pobiegać. Na rowerze więcej jeżdżę, bo staram się tutaj do pracy jeździć na rowerze. Trochę na longboardzie sobie teraz jeżdżę. Siłowych treningów akurat tak jak jest letni sezon, to nie robię prawie w ogóle. Ewentualnie właśnie w domu jakiś tam drążek plus podłogę. Ale stanowczo mniej niż w zimę. Mniej więcej teraz to tak wygląda. No u mnie też sytuacja była taka, że troszeczkę COVID mi namieszał, bo już wtedy wkręcałem się mocno w ściankę wspinaczkową, a teraz jeszcze nie byłem, ale chyba już sobie pójdę, może nawet weekend mi się uda wyskoczyć, ale tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby tej aktywności było chociaż trochę każdego dnia, więc jak się da, no to rowerkiem sobie śmigam. Pierwsza rzecz, jak jest sezon letni, no to staram się chociaż kilka razy gdzieś wylecieć na jakiś windsurfing, bo to jest super fajna aktywność i mogłoby się wydawać, że trzymasz jakby żagielek i jest super, ale kurde, po prostu no jest mocne, w ogóle to same wchodzenie na deskę, to tam jakby wiesz, kilkadziesiąt tudzież w początku jak się uczysz, to jest bardzo trudna aktywność techniczna niestety, najtrudniejsza jakby do tej pory, z czym się spotkałem, to tych wiesz, tak by wejść na deskę i tam nogę zahaczasz i wchodzisz, to zrobisz to 100 razy, no to jest fajnie. W zimę, albo też mówisz, bo ty też trochę na desce śmigasz, no nie? W zimą tak. Zdarza się. Teraz jako, że te zimy były takie kiepskie, to ten longboard jest taki ratujący sytuację. Nie? Ale nawet tą kiepską zimę mi się udało kilka dni w tym roku pojeździć, więc nawet było fajnie. Plus takie zwykłe rzeczy. Czasami biegam, ale bardzo rzadko. Tak jak mówiłem ostatnio o trochę rowerku. I po prostu ja mam też taką motywację, dlatego że już się ruszam dość długo. No to po prostu sobie rano wstaję i poświęcam sobie 20 minut na jakąś tam rozruch. Też nie codziennie, bo nie będę tutaj oszukiwał ludzi, że codziennie. I gdzieś tam tego ruchu właśnie trochę jest. No i mam taki fetysz, że po prostu dość dużo chodzę w różne miejsca. Czyli po prostu przychodzę sobie po dniu pracy i jeszcze z żoną tam sobie idziemy na jakiś spacerek sobie, jakieś 3-4 km wykręcić i tej aktywności. Jak się da i po prostu nie zapomnę, albo mi się bardzo nie chcę, to 14 piętro, cyk, tak przynajmniej zaraz dzień sobie wskoczę. No i się okazuje, że to jest optimum, żeby po prostu czuć się dobrze, a nawet żeby sobie mały progres robić. Czyli jakby ja na przykład czuję tak, że oczywiście nie to, że z dnia na dzień jestem silniejszy, tylko jakby tak myślę sobie w kategoriach swojego zdrowia co pół roku, to wydaje mi się, że jest lepiej co pół roku.
Okay. Pewnie nie mam takiej kondycji jak za młodu po prostu, bo i tam miałem więcej sił, bo szarpałem, wiesz, sztangę na klatę po prostu z dużo większym ciężarem. Też już nie mamy tyle lat. Nie mamy tyle lat. Jakbym ćwiczył, pewnie by było lepiej, no nie? Pewnie nie mam też takiej kondycji, żeby tam, wiesz, przebiec półmaraton. Pewnie bym mi trochę zabrakło sił, tak mi się wydaje. Chociaż, no zobaczymy, no półmaraton może jeszcze zrobić. Tak, ale już maraton myślę, żebym to tu umarł tutaj. Mogło być ciężko. Albo bym bardzo długo do siebie nie doszedł po nim. Albo bardzo długo byś go robił. Albo bym go robił bardzo długo, albo bym wielokrotnie mówił do Krzyśka Kwińskiego później na terapię, no nie? Po tym maratonie też mogłoby się wydarzyć. No, jakby tam zszedł ze mnie stan ostry, to wtedy tak. To by Krzyśka już się leczył, no nie? Więc mogło tak wyglądać. No maraton to jest raczej taki spory wyczyn. No. I czekam na tą ściankę, bo ona jest rzeczywiście fajna. I na tyle mnie zainteresował ostatnio, tutaj jak się poznaliśmy, spotkaliśmy Marka, którego możemy pozdrowić, że chyba zostanie moim trenerem takim, wiesz, online będzie mi prowadził, no nie? Pewnie, spoko opcja. Tym bardziej, że jakby sprzęt, który jakby jest potrzebny gdzieś mam, bo jakby w sumie go nie trzeba. Podłogę masz w domu. I właśnie, i ta motywacja, bo wiesz, to kiedyś też byłem taki aktywny, że to tam salto strzeliłem, a to jakoś salto ze śrubą, a to coś tam i w sumie nie potrzebowałem niczego, tylko trawy. I teraz podejrzewam, jakbym zrobił salto, bym po prostu złamał się w pół, wiesz, tam, upadł na plecy i po prostu był koniec. I to było fajne, bo z takiej, wiesz, jakby ćwiczenie po to, żeby czasami tam zrobić sobie coś fajnego, bo się czujesz nieźle i zdobędziesz poklask innych. No nie, no, zrobisz fajne, salto nie? Ze śrubą. Jak zrobisz salto ze śrubą po prostu w jeansach, tak na ulicy, to w garniturze. No nie, na weselu po prostu. Jeszcze przed pierwszym kieliszeczkiem jest pierwszy taniec, jak tańczysz. Idziesz po tego kielicha i strzelasz od razu salto, nie? Idziesz, no salto ze śrubą, no nie i cyk. To wydaje mi się, że to jest ciekawa motywacja. Mi pasuje. Mam nadzieję, że was zachęciliśmy tą z saltem ze śrubą na koniec na weselu. Bo to jest, myślę, że fajne. To brzmi jak plan. I to ten cel będzie mi przyświecał teraz. Bo to, dobra, tak. Trzymamy Patryka za słowo oczywiście. No. Dzisiaj? Tak, czekamy na filmik z saltem. I śrubą. Jednocześnie, spoko. Marek do mnie mówi, dobra. To już wreszcie ci rozpisuję trening. No nie? Mniej więcej wiem, jakiej kondycji jest, bo ostatnio jakby trochę ćwiczyliśmy. A no to będzie już mi tam powolna progresja i się zrobi. Mi się nie śpieszy te specjalne, nie? Mam dużo czasu. Mam jeszcze 20 lat, jak to moja mama powiedziała, więc wiesz. Nie pokażę sobie salto śrubą. No to nawet wieku. Lepiej. Tak koło 50, jakbyś to salto strzelił, no, to już tak jest będę, wiesz, taki wszystkie ultimate umiejętności będę po prostu tak chował, robił tylko. Moja żona tego będzie wiedziała. A później, wiesz, 50, a ja po prostu, wiesz, brekat. Gdzie się tego nauczyliśmy? 20 lat. Na 20 lat ćwiczyłem, żeby chcieć pokazać ci teraz, w twoim wieku, jak to się robi. Dobra. Wiesz co, wydaje mi się, że bo tak, ostatnio tego tak zabrakło, ale chyba nie wsypujemy za bardzo jakiś, nie kopiemy swojego grobu ostatnio. Nie, właśnie ostatnio jakoś nie. Teraz było tak z lekarzami trochę, ten tekst został patą na początku, mógłby się komuś spodobać specjalnie, ale wydaje mi się, że dużo osób nas może lubić, bo jakby obrażamy mniej na tych podcastach. W sumie nie wiem, co o tym myśleć. Nie czujesz trochę się komfortowo? Trochę fajnie, też nie ale z drugiej strony, w dół, nie? No właśnie. Czyli możemy następny odcinek typu 5 rzeczy, za których nienawidzę fizjoterapeutów. Dobra. Kolejny nie, odcinek jeszcze, obrażamy jeszcze wszystkich. Jak nie, wiesz co, jeszcze mamy z banningiem. Bo to jakby. Ale możemy kogoś poobrażać? Spróbujemy. Super. W takim razie. Spróbujemy. To pomyślmy tylko kogo tak rozsądnie, no nie? Żeby dobra, tak nie od razu z grubej rury. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że trochę was zainteresowaliśmy aktywnością. I dzięki temu będziecie mniejszymi dzbanami. My jesteśmy mniejszymi dzbanami dzięki temu, że się trochę ruszamy. Ja wystarczy nie poruszam tydzień i już po prostu widzę, że po prostu mój poziom tam dzbaningu wzrasta mocno, więc to jest istotne. No jak porównuję te swoje ostatnie lata pracy nad tym, żeby osiągnąć obecny poziom dzbaningu i poziom sprzed 4 lat, no to jednak przeszedłem sporą drogę. Tak, tak. No, w dzbanowaniu. Tak, no. Tak. Ja właśnie nie wiem, czy jeśli chodzi o ale jeśli chodzi o moje jakby czucie ciała, albo takie dążenie do zdrowia i jakby inaczej rozumieć też zdrowie. Mhm. Bo wcześniej to było tak, wiesz, jakby w zdrowie tam trzeba było tam. Nie kaszle, jest spoko. Dużo, albo nie, bo odwrotnie, jakby też tam musisz dużo biegać, dużo zrobić tego, a teraz nie, jakby. Wiesz, dokładnie, jakby jest tak inaczej, że jak wstaję, czuję się komfortowo, mam energię na cały dzień, jest fajnie, nic tam mnie nie strzyka. Jak jest ciepło, to mogę zrobić sobie jakąś aktywność inną. Jak mi się zachce, to zakładam sobie snowboard. Jak ktoś mnie zainteresuje, nie wiem, jakby nową aktywnością, to ja sobie to biorę i ktoś mówi, ej, nieźle ci idzie, dużo ćwiczy, wy pierwszy raz. Pierwszy raz. O, co w ogóle jak akcja. Jakbyśmy ostatnio na rowerach i była taka hopka. A ja myślałem, że to jest taka górka
i że jest płasko i z dołek. Mhm. I się adres zatrzymał, tak jechaliśmy, wiesz, 20, tam około 30, i mówi, skacz. Tak, nagle. Ja nie myślałem, że ten jest dół. Aha. Pomiędzy, bo to był, wiesz, jakby wyskok, przepaść. Czyli nie bardzo można było tak po prostu... Nie, jakbym i wiesz, ja po prostu wyskoczyłem i potem pięknie skleiłem. I wiesz, tak spadłem tak równo na koła i mówi, ej, ty skoczyłeś na niebie. Wiem właśnie. Nie miałem wyboru. Nie miałem wyboru, ale się okazało, że no jakby to ciało cię jakoś tam słucha. No nie, że jest, masz jakąś tam kontrolę nad nim. Tak, bo to sam rower, pierwszy raz się, wiesz, wpiłem w espedy, no i już na śpiących policjantach sobie skakałem, no nie? Tym rowerem po prostu i tak, wiesz, pół metra do góry. No nie, kurde, da się, no nie? Nigdy go nie robiłem, fajne. Więc jeżeli macie takie motywacje, to zachęcam was do eksplorowania świata ruchu. Jest super, bardzo zachęcamy. Wystarczy na początku troszeczkę chcieć. Pierwsze dni mogą być takie trochę gorsze, no nie? Bo jak tego ruchu nie masz i go wprowadzasz, to jest różnie, ale później rewelacyjnie. Coraz lepiej, tylko miód. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, to tym wesołym akcentem, tym razem bez żadnej prawdopodobnie łopaty do naszego terapeutycznego grobu, żegnamy się z wami, no i oczywiście słyszymy się za tydzień. Tak, ale zróbmy taki call to action. Call to action. Tak, to jest, bo nie, może, to jest turbo ważne. Może takie mocne, bo ten temat ruchowy, to wszyscy fizjoterapeuci powinni to, to po prostu ważne dla naszych pacjentów. No. Więc fajnie byłoby, jakby się po prostu ten podcast, nie musicie go subskrybować, nie musicie nas lubić, ale tam rzeczy były ważne. Więc fajnie, jakbyście go wrzucili po prostu, żeby właśnie pacjenci wiedzieli, że ten ruch jest ważny pod kątem wielu układów i jakby wpływu na nasze ciało. Więc jak nie chcecie też komuś tak po prostu powiedzieć wprost, że przez to, że się nie rusza, to jest dzbanem, no to my to po prostu robimy za was. Więc po prostu jakby wklejacie go w różne fajne miejsca, wasze fanpage, wasze Facebooki. Jeśli pacjent was pyta tak, czy pan mi sugeruje, że jestem takim dzbanem? Ja tego nie powiedziałem. Tylko tu zostawiam. Ja tylko tak. I wiesz, jakby samo udostępnienie też jest jakby kiepskie, więc po prostu napiszcie coś od siebie. Tak, żeby to było tak, że tam jest jakby też część waszego przesłania. Że wasze kilka zdań, tam zdanie i później nasz wywód, dlaczego ludzie są dzbanami. I wszyscy są szczęśliwi. Tak. Więc tutaj myślę, że to jest bardzo rozsądne tutaj działanie po tym podcaście. Jest. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Patryk Sobotka. Maciek Duczyński. I do zobaczenia w następną środę o godzinie 19. Ciao.